Jakie mamy czasy, każdy wie. W związku z tym zestaw army od Panlosa Bricka będzie na miejscu chyba, prawda? WTF, WTF, WTF! Siemano, klockowe świry. Witam was w kolejnym odcineczku na moim kanale. No, moi drodzy, Panlos Brick. Jest to firma, z którą się jeszcze, wydaje mi się, nie spotykaliśmy, ale Panlos, nie Panlos, army? Takie nie do końca army, bo tu jak się przyjrzycie, mamy jasny znak Avengersów, co? To jest taki podrabiany chyba Avengersy, ale wiecie, no są. No jestem ciekaw tego zestawu, oczywiście 8 in 1, pamiętajcie, to jest zawsze ściema, to nie oznacza, albo prawie zawsze, to nie oznacza, że tutaj mamy 8 modeli w tym pojeździe. To na 99% oznacza, że po prostu możemy go na 8 modeli przebudować. Chociaż też wątpię, nie, to bardziej oznacza, że jak kupimy 8 tych zestawów, to możemy go złożyć w jeden duży czołg. Jestem ciekaw, czy do jednego dużego czołgu instrukcja jest zawarta. Jestem ciekaw, czemu tutaj 6 plus zostało zamazane. Czyżby tak sprytny pan Midas chciał zwiększyć sobie obroty? Mówię Midas, ponieważ importerem jest firma Midex, czyli prawie Midas, Midas. No i fakt, wszystko czego dotknie staje się tanem, bo tu jest kolor tanowy oczywiście, a nie złoty, moi drodzy. No ale wszystko czego dzisiaj dotknę staje się tanem army. Will Infantrali Vajhakal. No to moi drodzy, patrzymy. Prezent dostałem na swoje 6 urodziny. Swoje, w sensie 6 urodziny bazowego kanału, chciałem powiedzieć. W związku z tym ja tego nie kupiłem. Nie mam pojęcia, ile to kosztuje. Tu trzeba pytać by głównego zainteresowanego, czyli tą osobę, która mnie kupiła, bo w sumie nie, dobra, głównym zainteresowanym jestem ja. Wyciągamy sobie oto i tyle. Mamy karton całkiem gruby. Oczywiście to nie jest żadnym wyznacznikiem, ale wiecie, fajnie, że jest gruby niż jest cienki. Instrukcja, już widzę, że no nie jest mała, to na pewno. Niestety są też naklejki, niestety lekko zmięty jest już ten szablon. Tego się obawiałem, chociaż na opakowaniu nie wyglądało to na naklejki, ale ja mówię, nie wierzę, że tu będą nadruki. To nie są kobi, prawda? Instrukcja dość duża i zrobiona całkiem źle, w sensie całkiem źle. No spójrzcie, tu miejsca marnują. Spokojnie, myślę, że można było bardziej tu, bo tam... Co tu się w ogóle dzieje? Czekajcie. Co tu się w ogóle dzieje? Czemu ja tej instrukcji nie ogarniam? W sensie chodzi o to, że rysunki mogłyby i powinny być dużo większe, bo spójrzcie jak one są małe w stosunku do całości, na której się mieszczą. Nie no, zdecydowanie to powinno być większe. Tu mamy statek, ale... Aha, tu dobra, tu spód, a tu już będzie pewnie fragment czołgu, tak? Dobrze mówię, nie, tu dalej jest statek, o Jezu, dobra, tu mamy fragment czołgu. Tu mamy fragment czołgu, czyli tutaj muszę klocki przeprosić, muszę zwrócić im honor, instrukcja do czołgu jest. No i to jest spoko, ale masz instrukcję do łodzi, mamy w B22 ruchach, wybaczcie mi, nie wiem ile to jest ruchów. No i szkoda, że jest taka mała, bo na moje no już średnio domagające oczy, no powinna być po prostu większa. Tym bardziej, że tu nie chodzi o żadne zwiększenie teraz wielkości papieru, gabarytów tej instrukcji, chodzi po prostu o większe rysunki, co było bardzo łatwo zrobić. Wybaczcie mi ze względu na gabaryty tego zestawu, nie zrobię wam speed buildu, bo muszę się mocno przybliżyć, żeby go zbudować. Wygląda to legitnie, powiem wam szczerze, jakbym takich worek miał w ręku, nie otwierając jeszcze tego, mógłbym pomyśleć, że to nawet jest Lego, w sensie tak to bardzo podobnie wygląda. Nie widzimy takich rażących innych kolorów, jakieś brzydoty walących z tego wora. Póki co jest pierwsze wrażenie pozytywne. Pan Midas, zobaczymy, czy zmienia w złoto wszystko. Na razie zmienia może pan losy w klocki niezłe. To się za sekundę okaże, ponieważ teraz będę miał z nimi pierwszy kontakt fizyczny ręczny. I powiem tak, no, powiem wam wstępnie, tile jak Lego. Tutaj minimalnie czuję chyba lżejszą wagę, ale może mi się oczywiście wydaje. Wstępnie jakość Lego, przynajmniej jeżeli chodzi o dotyk tych klocków, przynajmniej jeżeli chodzi, wiecie, o takie coś, że się nie zginają zbyt mocno, po prostu w miarę jest to ok. Oczywiście jak Lego jest też identycznie zgapiony wygląd i nie mamy tu z tego co widzę wstępnie żadnego, ani jednego oryginalnego klocka, no chyba że mówimy o pójście w Dark Park Grey takiego elementu tu, czy jak tu, chociaż z Lego też już mogą być, ale nie mamy tu ani jednego oryginalnego elementu wymyślonego przez Panlosa. No cóż, moi drodzy, dajcie mi jednak sekundę, a może i nawet 3 i ja już to zbuduję i wracam do was z opisem pełności. I konstrukt mam już zbudowany i nim przejdziemy, to jeszcze jeden raz chciałbym tutaj zwrócić honor, bo opisywałem wam instrukcję, że tu jest niby na 1/4 czołg,
a na 3/4 jest ten statek. Nie, mamy tutaj również po 3/4 drugi model, który możemy zbudować z tychże klocków. Także mamy tu instrukcję do dwóch modeli zbudowanych z tych klocków oraz do modelu, który możemy zbudować wielkiego czołgu, gdy zbierzemy wszystkie zestawy. Dlaczego to mówię? Zapytacie mnie teraz. Mówię to, ponieważ to jest ważne, po pierwsze. No i moi drodzy, powiem tak. Ten zestaw zapamiętam na naprawdę długo. Dlaczego zapytacie? Dlatego, że zadajemy sobie pytanie na tym kanale, czy w ogóle to fajny kloc. I powiem wam szczerze, ten kloc jest bardzo fajny. Serio. Ja nie wierzę w to, bo coraz częściej jest tak, że im coś bardziej chytam, że o, będzie padaka, będzie śmiech, okazuje się, że to jest dobre. Okazuje się, że w tym przypadku Midas to, czego dotknął, faktycznie jest złotem. A powiem wam szczerze, dlaczego mnie teraz zapytacie. Dlatego, że gdybym wziął ten zestaw i składał go z zamkniętymi oczami, czyli wiecie, przepaska na oczy, masz i buduj. Oczywiście buduj po prostu z klocków, a nie z instrukcji, bo ciężko by to było zrobić z zamkniętymi oczami. Nie kapnąłbym się, że to nie Lego. Serio. Podobieństwo jest bardzo podobne. I ostatnio składam dużo blocków. I składam dużo, znaczy dużo, też kilka kobi składałem. I powiem wam szczerze, że to jest lepsze niż nawet te dwie ostatnie wymienione firmy. Serio, jakość składania jest tu Lego. Oczywiście ma to też swoje minusy, tak jak już mówiłem wcześniej. Nie mamy tu ani jednego autorskiego elementu. Wszystko to jest zgapieństwo od Lego i każdy jeden element jest odgapiany. A wielka szkoda, bo śmiało widzę tą firmę jako no swobodnego gracza na rynku. Bo kurczę, Panlos naprawdę ma bardzo dobrą jakość klocka. Świetnie się to, mówię, po prostu budowało, żadnego bólu, żadnego problemu, a to jak wiecie nie jest takie oczywiste. Dodatkowo jeszcze chciałbym docenić wykończenie tego pojazdu, wiecie, myślałem, że to będzie taki od klasyczny Chińczyk złożony byle ino, byle jak, a niech będzie, jeszcze się będzie rozpadał. Spójrzcie, nie tylko wszystko jest szczepione, a nie używałem tu ani większej siły, no po prostu mówię jak Lego, cyk, przyjemnie, pyk, moi drodzy. Dodatkowo widzę tu taki, wiecie, kunszt, że ten pojazd po prostu jest w miarę dobrze zrobiony, w sensie ktoś się tu starał, nie jest to jak zrobiony byle Chińczyk, byle ino, byle jak. Spójrzcie, tu jakaś detalowość nawet jest oddana, mianowicie, że z jednej strony mam tutaj tak, z drugiej jest to zupełnie inaczej zbudowane, ta antena w kolorze czerwonym średnio akurat mi tu pasuje. Tu z tyłu jakieś jeszcze działa, tutaj taka wieżyczka dowodzenia, naprawdę ktoś tutaj widać nad tym pracował. Przypuszczam, że mam nawet jeszcze większe ambicje, jednakże jakaś tam albo polityka firmy, albo ilość klocków go bardziej tu ogranicza, no ale po prostu widzę wielki potencjał dla tej firmy, naprawdę zestaw ten jest spoko. Żeby nie było, oczywiście nie jest pozbawiony wad. A jedną z największych, ale tutaj nie ma klocków na świecie, które bym chwalił za to rozwiązanie. Oczywiście są naklejki. Palicho tutaj jeszcze na tych tajlach jedynkach, ale tutaj to tajl 1x8. No dość ciężko jest taką naklejkę prosto nakleić. W miarę mi się udało za którąś próbą i w miarę to dobrze siedzi. Nie ma tutaj, wiecie, jakichś też dziwnych podspodowych odprysków czy czegoś takiego, ale mówię, nigdy nie pochwalę, szczególnie na tak długich klockach. Tu albo powinny być 2/4, albo coś takiego. Oczywiście chciałoby się, by od spodu też było jakieś fajne wykończenie, ale no właśnie, od spodu. Tu rzekłbym, znów pokazuje się bardzo dobre rozwiązanie i ciekawe, w sensie ciekawe, bo znów budując to miałem jakby wrażenie legowości. Widzicie tutaj ten klocek, ewidentnie klocek ukryty jest po to, by no właśnie mieć tą opcję innych konstrukcji. I fakt, bo tutaj mogłoby być tu zaślepione i byłoby w ogóle cudownie, ale rozumiem, że trzeba jakiś stosunek jakości do ilości klocków utrzymać. I tak samo jak, bo tu w tym modelu zeszły wszystkie elementy, tak samo jak później zobaczyłem tą drugą instrukcję, dlatego o nim mówię. Super, mamy tu już w tym modelu 2 w 1. Czekajcie, jeszcze raz przyjrzę się opakowaniu, jednakże tu nie widzę takiej info, żeby tu było 2 w 1, a nie jest 2 w 1, przepraszam bardzo, ale zdecydowanie ten model, ten lotniskowiec uważam za lepszy. Co tutaj, moi drodzy, dużo gadać. Nie są to klocki pozbawione wad, ale tych jest naprawdę mało. Na pewno nie są to wady samych elementów. Te są wytłoczone dobrze. Nie mam tu żadnych, mówię, wyprysków dziwnych, jakichś po boku i tak dalej. Nie mamy tutaj żadnego, wiecie, ciężkości w budowaniu. I jest to zupełnie jak Lego. Oczywiście jest to niestety też podróbka, która robi elementy zupełnie jak Lego. Niemniej widzę w niej ogromny potencjał. I firmie na pewno będę się przyglądał, bo jakość klocka jest tutaj naprawdę tak dobra, że jak mamy tutaj skalę, że wiecie, 10 to jest jakoś Lego, to te klocki spokojnie zasługują na 9, a nawet na 9+. Nawet nie wiem, czy to nie są najlepsze jakościowo, najbliższe Lego klockom klocki po prostu, czy Panos nie jest najbliżej Lego. Jednakże nie chcę tutaj chwalić dnia po zachodzie kloca,
Przed zachodem kluca? No nie chcę za wcześnie po prostu. Chcę jeszcze kupić 2-3 panlosy w takim razie i muszę tutaj podziękować przede wszystkim no Rafałowi za ten zestaw. No bo kurczę, otworzył mi być może nowe horyzonty. Przyjrzę jeszcze się kilku i może wtedy wydam taki werdykt. Natomiast na dzień dzisiejszy po tym jednym zestawie to są klocki najbardziej zbliżone do Lego, takie, które mi się budowało najprzyjemniej, bez problemów i po prostu całkiem dobrze. Chociaż jeszcze tak myślę, to te kwiatki też w miarę takie były, o, powiedzmy te, jeżeli jeszcze je pamiętacie. Ale to powiedzmy dalej, 9+10, moi drodzy, co tu dużo gadać. Nie spodziewałem się tego, wy zapewne też nie. Nie spodziewałem się też tego, że ten film jakoś nie wiadomo ile subów mi przyniesie, ale może mnie zaskoczycie, więc zaskoczycie mnie teraz, moi drodzy. Będę wam bardzo wdzięczny, dzięki, że byliście dzisiaj i mam nadzieję, że wkrótce oczywiście widzimy się w kolejnych odcineczkach. Bye!